Witam Was serdecznie. No dobrze, rzekło się słówko, jak to się mówi, powiedziało się słowo kobyłka u płota, czy jakoś tak. Postanowiłam zacząć nagrywać dla Was filmiki od czasu do czasu w postaci Waszych pytań i moich na nie odpowiedzi. Więc zaczynamy. Mam tutaj swoje studio do tego nagrania, więc jesteśmy w moim takim domowym studio z filiżanką ulubionej herbaty wiśnie w rumie. A propos filiżanek, to zaczęłam zbierać je bardzo dawno. Teraz one już się zbierają same. To znaczy, że coraz je od kogoś dostaję, bądź też czasem spontanicznie kupię, w ogóle nie myśląc już o tej mojej kolekcji, z której rzadko korzystam, ponieważ rzadko tutaj jestem. To znaczy jestem często, ale na krótkie okresy. I ta kolekcja jest bardzo różna, jest taka jak ja, więc są to filiżanki, które mają jakąś wartość, są z jakiejś kolekcji limitowanych, są filiżanki, które mają dla mnie ogromną wartość emocjonalną, są filiżanki wręcz kiczowate, ale które wiążą mi się z jakimś wydarzeniem, bądź też pochodzą od kogoś, kogo bardzo lubię. Są też filiżanki, które po prostu są, one się tak przykleiły same do tej mojej kolekcji domowej i trwają, i moi domownicy są bardzo kapryśni. Jedni lubią pić w wielkich filiżankach, inni w małych, jeszcze inni rano w innych, a wieczorem w innych. Tak więc każda filiżanka tutaj znajduje zastosowanie i w zasadzie każda ma swoją jakąś historię. Asia pyta, czy Tosiek, nasz pies, będzie miał siostrzyczkę lub braciszka? Otóż w miarę jak się starzejemy, to dochodzimy do wniosku, że te podróże ze wszystkimi zwierzętami są bardzo uciążliwe. Należymy też do ludzi takich, którzy nie wyobrażają sobie, żeby pozostawić swoje zwierzątko gdzieś tam pod opieką, nawet najmilszą. Wtedy jesteśmy sfrustrowani, wtedy nie smakują nam ani wakacje, ani jakieś wycieczki, ani jakieś wypady, bo ciągle myślimy o tych zwierzętach, które przecież zostały w dobrych rękach, ale jednak nie w naszych. No i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że Tosiek będzie naszym ostatnim psem stacjonarnym. Całym sercem jesteśmy za tym, za pomaganiem, za adoptowaniem. Wiele już adoptowaliśmy, wielu pomogliśmy znaleźć rodziny bezdomnym psom, ale po prostu to jest, staje się zbyt uciążliwe i dla nas, i dla zwierząt. Nasze podróże trwają coraz dłużej, bo już i wzrok nie ten, i refleks nie ten, i zmęczenie szybciej przychodzi. Teraz taką podróż odbywamy na dwa razy, zatrzymujemy się po drodze. No, o ile w przypadku psa to jest ok, o tyle w przypadku kota to wiadomo, że kot jest bardziej sfrustrowany, bo on bardziej przywiązuje się do miejsca, na przykład w jednym z takich hoteli tak trochę nam tą wykładzinę podrapał przy drzwiach, wydarł, nikt tam tego nie reklamował od nas i zatrzymujemy się tam dalej, no ale dobrze, to była stara wykładzina, hotel takiej klasy średniej, aczkolwiek bardzo przyjazny dla nas, dla zwierząt, właśnie dlatego się tam zatrzymywaliśmy i zatrzymujemy się od czasu do czasu z naszymi zwierzętami. Ale żeby uniknąć takiej sytuacji, żeby uniknąć tego stresu wielkiego, jaki ma kot i później musi się przyzwyczajać z jednego miejsca do drugiego miejsca, więc koniec, kropka, nie będziemy już tak egoistycznie kochać zwierząt, bo to w pewnym sensie nasz egoizm, żeby po prostu je skazywać na te wieczne z nami przemieszczania się. Jedna z anonimowych czytelniczek zapytała mnie, co sądzę o sztucznych cyckach? Ja myślę, że po prostu to nie kwestia wielkości piersi, tylko myślę, że to kwestia bardziej własnej samooceny i to nie jest problem tutaj, tylko to jest problem ewentualnie tutaj, czyli problem z samoakceptacją. Ja na przykład nie odważyłabym się na zmniejszanie bądź też zwiększanie, mówię to tak na dzień dzisiejszy, zresztą nigdy w życiu nie miałam jakichś takich ciągot do tego, żeby na przykład, nie wiem, robić sobie jakieś operacje, powiedzmy plastyczne, czy marzyć o tym, czy marzyć o większym bądź też mniejszym biuście, a jeśli mi miałam równy, kiedy teraz tam byłam płaska w ogóle jak deska i było to w moim wielkim kompleksem. Natomiast nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby coś z tym zrobić. Więc jakby myślę, że ten problem leży nie, to nie jest kwestia wyglądu zewnętrznego, tylko to jest kwestia samoakceptacji, to jest problem, który jest w naszej głowie. Oczywiście myślę, że i kobieta, i mężczyzna powinni mieć estetyczny wygląd, estetyczny, ale to nie znaczy też doskonały.
to nie znaczy też, że wszystko ma być tak pod linijkę, bo wtedy bylibyśmy naprawdę klonami, a chyba nie o to chodzi, żebyśmy byli klonami. I bardzo często piękno człowieka dostrzega się właśnie w tych niedoskonałościach. Uważam, że takie wzorcowe, książkowe piękno staje się bardzo szybko nudne. Natomiast zawsze ja przynajmniej zachwycałam się jakimiś takimi, brzmi to paradoksalnie, ale jednak jest w tym jakiś sens. Zachwycałam się zawsze takim urokiem niedoskonałości, czyli szukałam tego piękna ukrytego i jest takie też powiedzenie, że piękne kobiety zostawmy dla mężczyzn bez wyobraźni, aczkolwiek można się z tym zgodzić bądź też nie, ponieważ idea piękna to jest pojęcie też względne i dla jednego będzie piękna kobieta, która ma wymiar modelki, dla drugiego puszysta pani, która waży koło setki. Co sądzę o strajku nauczycieli? Nie ulega żadnej wątpliwości, że zawód nauczyciela powinien być bardzo dobrze opłacany. Powinien to być zawód elitarny, taki jak prawnika, kogo jeszcze, lekarza, więc to stoi poza wszelką dyskusją, więc taki zawód powinien być bardzo dobrze wynagradzany, powinien być szanowany. Jak to się dzieje dzisiaj? Wiemy dobrze, że tak nie jest. Wiemy dobrze, że jakby została całkowita zmiana pewnych wartości i tak naprawdę już nauczyciele nie są żadnym autorytetem dla uczniów, przynajmniej w większości. Ja oczywiście znam wspaniałe nauczycielki i to są moje koleżanki, a ja nie zadaję się z byle kim, które są nauczycielkami z prawdziwego zdarzenia i one są nauczycielkami z powołania. Co za tym idzie, to od razu widać i się czuje w tej relacji uczeń-nauczyciel. Więc one są cenione przez uczniów, są szanowane przez uczniów i to jest właśnie tym wyznacznikiem tego autorytetu. Jednak w większości przypadków tak nie jest. Gdybym miała ocenić, czy jestem ze strajkiem nauczycieli, czy nie, musiałabym naprawdę się w to wgłębić, a nie mam takiej wiedzy, znam tylko relacje z obu stron. Każdy ma prawo dochodzić swoich praw, każdy ma prawo nawet wymuszać te prawa w postaci strajków i bardzo dobrze, tak powinno być chyba w każdym zawodzie. Jestem za tym, żeby ludzie dochodzili swoich praw, zwłaszcza tak w prestiżowych zawodach, natomiast jestem przeciwko manipulacjom politycznym. I w związku z tym, jak pojawiają się tam jacyś liderzy, jak nieraz śledzę strajki, czy nauczycieli, czy pielęgniarek, czy lekarzy, nie mi zabierać głos w tej sprawie, ponieważ ja nie jestem przedstawicielem ich grup i słusznie mogliby powiedzieć, co ty w ogóle wiesz, blondynko, na ten temat i ty nie jesteś ani nauczycielką, ani pielęgniarką, ani lekarzem, ani rolnikiem. Więc ja tylko bazuję na tym, co nam podają media, ale jak już mówiłam, do mediów mam stosunek bardzo nieufny i w związku z tym staram się, jeśli coś naprawdę już mnie bardzo, bardzo zainteresuje, to sięgnąć do źródeł, po dokument, przeczytać go od deski do deski, a na to zwyczajnie nie mam czasu. Więc jestem za dochodzeniem do swoich praw, jak najbardziej. To niekoniecznie czy nauczyciele, czy lekarze, pielęgniarki, górnicy, rolnicy i inni. Jestem przeciwko wykorzystywaniu i manipulowaniu tych grup zawodowych, na przykład przez polityków. Aha, jeszcze Waldek pyta, ile jajek zniosła ta kura, co za mną siedzi? Walduś, to nie jest kura, to jest kogut. A jeszcze póki co, bo do tego też dojdzie, to na razie koguty jajek nie niosą, o ile mi wiadomo. I tym akcentem kończę to moje nagrywanie. Oczywiście przejdę do dalszych pytań za jakieś 2-3 dni, a na razie całuski i pędzę, ponieważ mój tutaj czas jest bardzo krótki i chcę wszystko zrobić i jeszcze pójść z Tośkiem na spacer. Na dworze jest bardzo zimno, bardzo chłodno. Jak znam życie, to pewnie się ociepli wtedy, kiedy ja będę wyjeżdżała za 2 dni. No ale póki co, no to trzymajcie się ciepło, chociaż jest zimno na razie. Pa, pa, całuję wszystkich. Komu się podoba, niech ogląda, komu się nie podoba, niech nie ogląda, a komu się nie podoba, ale jednak chce wiedzieć, to niech tak jednym okiem tam podgląda z zafiranki. Ja nagrywam, ponieważ bardzo lubię nagrywać, po prostu mnie to odpręża. A wiem, że odpręża również kilka innych osób, więc dlaczego nie? Jeśli możemy w jakiś sposób sobie pomóc, wy oglądając, ja mówiąc do Was.